Aczkolwiek jestem dopiero naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj sobie przyjechałem na dojście Świdra do Wisły. Jakbyście zobaczyli, tam mamy Warszawę. A ja sobie pójdę tam na ten cypelek. Oczywiście idąc korytem Świdra. Riverside'a zostawię, nic mu nie będzie. Oczywiście jest tu głęboko. I to nawet bardzo głęboko. Ale nie jest aż tak głęboko, żeby się przejść nie dało. Tam jest spadek, to widać. Więc nie polecam tam przechodzić. A tu już mamy normalnie łachę. A mamy siekierki, elektrociepłownie. I jak teraz, tak rozumiem, mniej niż 10%. O, i zobaczcie, mamy Warszawę. Się jeszcze kawałek deczko przesunę. O, mamy Warszawę, jeszcze kawałek przejdę. Zaraz będziecie widzieć Pałac Kultury i Nauki. O, jeszcze, bo to troszeczkę. O, widać Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. I elektrociepłownie siekierki. Ała, coś mnie ugryzło. Ale woda rybie. O, teraz dokładnie widać, jest Pałac Kultury i Nauki i elektrownia siekierki. Elektrociepłownia. Ale woda czysta. Riverside tam stoi. A tu jakieś jest bagno. A ja się chcę dostać tam na sam koniec. A kurwa, po tym szlamie łazić. Nigdy nie nagrałem, jak byłem na tej stronie tutaj. Mam nadzieję, że na coś nie wejdę i nie będę wił się z bólu. Byłoby to chujowo teraz. Więc jestem na, tak naprawdę już na ostatniej prostej. Tu mamy Wisłę. Tam stoi Riverside. Zaparkowany. No i szczerze, woda jest cieplutka, bardzo cieplutka. No i stoję w Wiśle. Dzień dobry, Warszawo. O, ostatnie zbliżenie na Warszawę. Dzień dobry, Warszawo, wita cię Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier stojący w wodzie. Tak wygląda Wisła, piękna i niebezpieczna. Każdego kąpiącego się tutaj przestrzegam, uważajcie na to, co robicie, bo każdy głupi błąd może się źle skończyć. Trzymajcie się.